W tym tygodniu w swoim programie autorskim Czesław Olejnik omówi dawne relacje, jakie panowały w naszym mieście między dziedzicem, Radą Miejską, a mieszkańcami Wolsztyna. Dzień dobry Państwu. Dziś Państwu chcę przekazać, jak przedstawiały się relacje między właścicielami miasta Wolsztyna a mieszkańcami. Te relacje, te wzajemne stosunki były ukierunkowane i potwierdzone przez akta prawne. Te dokumenty, no, trochę się zachowały, trochę inne zniknęły, zniszczone zostały. Powstały najpierw w miastach niemieckich. W połowie XIII wieku, zwane wilkierzami. Później przeniosło się to, ten zwyczaj do Polski i tutaj te wilkierze również określały, ale stosunki w tych miastach, które przechodziły na prawo niemieckie, inaczej też zwaliliśmy to prawem magdeburskim. I miasto, które powstało tu według mojego przekonania pod koniec wieku XIV, ale później pożary, które nawiedzały to miasto, budowa drewniana, pokrycie słomą, trzciną, to wszystko sprzyjało, że niszczały budynki, ratusz i dokumenty. I tak jeden pożar, duży pożar przez miasto w Olsztynie spowodował, że trzeba było odnowić to. I wtedy to wilkierz z 1471 roku powstał. To jest właściwie najstarszy taki dokument tego rodzaju dotyczący naszego miasta. I treść tego dokumentu, powtarzam, z roku 1471. Za zgodą dziedzica Andrzeja Wolsztyńskiego, jak również burmistrza Piotra Krawca i Rady Miejskiej, którą reprezentowali Stanisław Rzeźnik, Jan Czech, Mikołaj Kowal, Wawrzyniec Sukiennik, Hanusz Czarny i Jakub Kakiel, oraz całej ławy miejskiej, ustanowiono zarówno dla władz miejskich, jak i dla tych wszystkich, którzy w mieście mieszkają, ustawę, czyli kierz, przeciwko przekraczającym granice prawa. Ustanawiamy, co następuje. Po pierwsze, gdy u mieszkańca miasta, a vicino, ukaże się ogień, a ten, kto go zauważy, nie zaalarmuje, zapłaci karę 60 groszy. A jeżeli mieszczanin zauważy u mieszczanina ogień i uczyni alarm, wolny będzie wówczas od kary. Po drugie, jeżeli ktoś wpadnie do cudzego domu w uzbrojeniu celem dokonania napadu, na nic innego nie zasłuży, jak tylko na ścięcie gardła. Po trzecie, gdyby ktoś z mieszczan dopuścił się gwałtu, przemocy, takoż na ścięcie gardła zasługuje. Po czwarte, gdy ktoś wyciągnie na innego miecz, traci za karę nie tylko ów miecz, ale zapłacić musi 30 groszy do ratusza. Po piąte, jeżeli ktoś wyciągnie na drugiego mieszkańca nóż, to dać ma 6 groszy do ratusza i nóż straci. Po szóste, tacy, co by nie pokazali się po otoczeniu za wezwania do ratusza, zapłacą karę 6 groszy. Po siódme, gdyby jacyś dwaj mieszczanie postawili na siebie słowemi obelżywymi, a byłby na jednego z nich dowód, wówczas strona druga dostanie 3 grosze, albo winowajca w areszcie osadzon będzie. Potem były następne jeszcze uzupełniane za zgodą oczywiście i właściciela, i przedstawicieli miasta.
I tak ostatnim takim no, właścicielem to była rodzina Gajewskich. I pierwszy Gajewski, Rafał Gajewski, który przybył tutaj do Polski, no to on potem zbudował ten nasz obecny tutaj kościół. I on od razu tutaj polecił swojemu plenipotentowi, ten, który zarządzał jego majątkiem, aby przekazał jego żądania w stosunku do miasta, ponieważ miasto nie wywiązywało się z tego wszystkiego, nic nie robiło, było takie zaniedbane i dlatego też ponownie w 1769 roku wydał nową ordynację wyborczą. I teraz już, proszę Państwa, to już nie są bilkierzy, to są już ordynacje, które określają tak samo jak przedtem, tą wzajemną zależność między mieszkańcami a władzą miasta, czyli burmistrzem, radą miejską i relacje pomiędzy właścicielem, a tutaj mieszkańcami miasta. Na przykład było aż 6 jarmarków i wtedy musiano pobierać od wjeżdżających do miasta za tak zwane kopytkowe, a więc o ile koni czy wołów, które ciągnęły furę, prowadzał ten ktoś, który przyjeżdżał na ten jarmark. Dalej brukowe, tak był już tutaj bruk. Dalej inne opłaty. I były 3 takie miejsca, w których właśnie już ludzie wyznaczeni przez właściciela miasta pobierali. To było na ulicy Żydowskiej, to dzisiejsza ulica Poznańska. Tam były takie zapora drewniane i ludzie z zamku, albo przez nich wyznaczeni, pobierali te opłaty targowe, jarmarkowe. Dalej na ulicy, na Białej Górze, ulica doktora Roberta Kocha, tak. Nie można było objechać, jak postawiono tam tą zaporę i to nie było możliwości objechania, bo ani jednym bokiem, ani drugim. No i trzecia, to tu już była brama. Ona, jak ja wspominałem Państwu, nie miała celów obronnych, miała te administracyjne. Stała w pobliżu kościoła luterańskiego. I tu też pobierano tą opłatę. Również tutaj jest taka była zabudowa i ta brama tylko stwarzała możliwość dalszego udania się na zachód. Nie było innej możliwości. Dalej również określał, co wolno różnym cechom i różnym korporacjom, a było tychże korporacji tutaj kilka. Między innymi były bractwa, bractwo strzeleckie. Jeszcze Korybut Wiśniowiecki, król, nadał właśnie ten przywilej, by powstało tu bractwo strzeleckie. Nie był nieszczęśliwy wypadek kiedyś podczas procesji Bożego Ciała. Jeden z nich, no, jakoś niezręcznie albo nie zabezpieczył, także odpaliła ta broń, no i stempel od tej strzelby ugodził go śmiertelnie. Dalej dla piwowarów, a było ich kilkunastu, również wydał Rafał Gajewski dokładne przepisy w kilkunastu punktach określające, jakie mają przywileje, ale równocześnie jakie obowiązki wobec właściciela.
I tak potem się to wszystko ukształtowało w okresie pruskim. Starano się jak najbardziej najpierw ujednolicić to prawo miejskie, a potem coraz bardziej ograniczano władzę. To było stopniowe ograniczanie tej władzy prywatnych właścicieli, aż tu w 30 latach Wolsztyn stał się miastem wolnym, państwowym miastem. Gajewscy już zostali pozbawieni praw. W całym tutaj zaborze pruskim, poznańskim, Wielkopolsce w 1850 roku zostały wszystkie miasta z prywaty przemianowane na państwowe. I ja jeszcze tu bym chciał powiedzieć, że w okresie międzywojennym, dwudziestoleciu, działały samorządy miejskie, powiatowe, ale oparto o prawo pruskie. Tak, to Prusacy stworzyli podstawy administracyjne do tej współczesnej, nowoczesnej administracji. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Do widzenia.